Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest mecenas Jacek Gaj, prezes Warszawskiego Sądu Arbitrażowego, partner w kancelarii Gaj Litigation Law Office. A my dziś porozmawiamy o tym, czy jest problem z neosędziami. Adwokat Bartosz Lewandowski napisał taki manifest w Rzeczpospolitej w obronie neosędziów, że oni są dla ludzi, a nie przeciwko ludziom. Natomiast obecna władza, dawniejsza opozycja z uporządkowania sprawy neosędziów, przede wszystkim neosędziów w Sądzie Najwyższym, w sądach apelacyjnych, w sądach okręgowych, tam gdzie zasiadają oni z awansu tak zwanego pisowskiego, no uważają, że to jest problem, który należy rozwiązać. Więc ja się pana zapytam jako praktyka, czy to jest problem? To jest gigantyczny problem i to problem wykraczający poza sferę polityki. Dlatego, że jak wiemy, istnieje cały szereg orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które kwestionują status tak zwanych neosędziów. Co to oznacza? Oznacza to, że niezależnie od tego, czy te orzeczenia, które zostaną przez danych sędziów wydane, są, mówiąc kolokwialnie, mądre czy mniej mądre, one są obarczone tym, że można stawiać tezę, iż zostały wydane nie przez sąd, tylko przez zwykłe osoby fizyczne, które są do tego nieuprawnione. Więc kwestia uporządkowania problemu, tak to ujmując, neosędziów jest kluczowa dla funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. My podczas jednych z naszych ostatnich spotkań rozmawialiśmy o tym, że jest sytuacją, nie obawiam się powiedzieć, patologiczną, kiedy to w Sądzie Najwyższym, a więc w instytucji, która stoi na czele, na samym szczycie hierarchii wymiaru sprawiedliwości, mamy sytuację, w której z jednej strony orzekają sędziowie, których status nie budzi wątpliwości, i tacy, tak zwani neosędziowie, co do których można mieć zastrzeżenia formalne co do prawidłowości ich powołania, co skutkuje potencjalną nieważnością wszelkich orzeczeń wydanych z ich udziałem. Więc to jest problem, który, jak mówię, jest dalej idący niż pewien spór polityczny czy dziennikarski, ale wpływa na życie zwykłych ludzi. I jak mówię, ten wpływ jest niezależnie od tego, czy dany wyrok jest mądry czy niemądry, czy mówiąc wprost, głupi, on jest obarczony wadą, która może skutkować jego nieważnością. No właśnie, bo tu mamy po pierwsze nieważność, ale mamy też takie przeświadczenie. Bo co się tak naprawdę wydarzyło? W roku 2017 PiS dokonał zamachu na konstytucję. Można powiedzieć, złamał tą konstytucję, ponieważ złamał zasadę kadencyjności, przerwał kadencję Krajowej Rady Sądownictwa zwykłą większością w Sejmie, bez większości konstytucyjnej, czyli złamał tą, wprowadził swoich sędziów, czyli zmienił, ktoś powie, praktykę, ale kto tak naprawdę, jak twierdzą wszyscy znani w Polsce konstytucjonaliści, zasada, że sędziowie wybierają sędziów, ich zdaniem jest zapisana w konstytucji, no tutaj trwają spory, że to większość, która tych członków Krajowej Rady Sądownictwa musi być wybierana nie przez polityków, dlatego że w przeciwnym wypadku no, mamy w ogóle w praktyce, mamy dziś na tych największych stanowiskach, mamy ludzi bardzo mocno zaangażowanych politycznie. No, sędzia Schab, sędzia Radzik, wielu ludzi, bardzo kontrowersyjne nominacje tej Krajowej Rady Sądownictwa, jak przecież sędzia ma być, nie, ma mieć nieposzlakowaną opinię, ma być jakimś no, bardzo czystym moralnie człowiekiem, a tu nagle dostajemy człowieka, wobec którego użycie słowa kontrowersyjne wydaje się być bardzo łagodnym, na przykład Mikołaja Pawlaka. Teraz nominowano do Sądu Najwyższego pana Dudzicza, który pisał o parszywym, podłym narodzie żydowskim i nawet się nie doczekał zarzutów za to, ale teraz czeka na decyzję Andrzeja Dudy, czy nie zostanie wyróżniony sędzią Sądu Najwyższego. Ja mam wrażenie, że jeszcze jak dodamy do tego to, co się teraz wydarzyło, że pani sędzia Małgorzata Manowska, która w zasadzie pani Małgorzata Manowska, bo jak twierdzi pan pierwszy były prezes, niedoszły pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Włodzimierz Wróbel, ona nie jest ani sędzią,
Ani tym bardziej nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, ponieważ on w swoim takim krótkim artykule na Facebooku, wszystkim polecam, wyliczył, że złamano dwie z trzech zasad przy nominowaniu jej na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Więc no mamy do czynienia, przynajmniej ja tak patrzę jako człowiek z zewnątrz, że PiS próbuje za wszelką cenę obronić swoich sędziów, nie jakichś tam sędziów, swoich sędziów na funkcjach w Sądzie Najwyższym, w sądach apelacyjnych, w funkcjach prezesów sądu, wiceprezesów. Panie redaktorze, ja tutaj źródeł tej sytuacji bym szukał nawet głębiej. Nie w dwóch ostatnich kadencjach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, ale poszukałbym jeszcze głębiej. Wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość uzyskało większość sejmową po raz pierwszy, kiedy jeszcze prezydentem był Lech Kaczyński. Zwracam uwagę, że wtedy ten marsz ku światłości władzy Prawa i Sprawiedliwości był mniej dynamiczny niż to obserwowaliśmy przez ostatnie 8 lat. A dlaczego? Dlatego, że w ówczesnym czasie dosyć skutecznie broniły się pewne instytucje, których celem jest ochrona konstytucji, ochrona wymiaru sprawiedliwości. Tymi instytucjami był m.in. Trybunał Konstytucyjny, m.in. był również Sąd Najwyższy czy Rzecznik Praw Obywatelskich. Paradoksalnie również w jakimś sensie, w niektórych aspektach działo się to rzadko, ale jednak na straży pewnego systemu praworządności stał również ówczesny prezydent Lech Kaczyński. I jego brat, Jarosław Kaczyński, nie wiem, czy po lekturze Machiavelliego, czy jest to jego własna refleksja, wyciągnął wnioski z tej lekcji sprzed lat. I Prawo i Sprawiedliwość po tamtej lekcji, kiedy ten szturm ku władzy zakończył się pewnym niepowodzeniem. Zastanowił się, dlaczego tak się stało. Dlatego, że obroniły się te instytucje. Więc było naturalne z perspektywy pewnej logiki Prawa i Sprawiedliwości, aby przejąć te instytucje, które blokowały według Prawa i Sprawiedliwości możliwość pełnego sprawowania władzy. W taki sposób, aby to doświadczenie z przeszłości nigdy się nie powtórzyło. I niestety Prawu i Sprawiedliwości ta próba się udała. Udało się, mówiąc brzydko, przejąć Trybunał Konstytucyjny, udało się sparaliżować Sąd Najwyższy, udało się przejąć Krajową Radę Sądownictwa. Więc te instytucje, które winny patrzeć z perspektywy prawa, władzy na ręce, wszystko jedno jakiej władzy, czy PiS-u, czy Koalicji Obywatelskiej, zostały wprost przejęte przez Prawo i Sprawiedliwość. A flirt prawa czy prawników z władzą wykonawczą zawsze kończy się tragicznie. Z reguły dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. I niestety teraz obserwujemy od wielu, wielu miesięcy bardzo żenujący spektakl, który gdyby nie to, że wpływa na nasze życie, gdyby nie wpływa na nasz kraj, na praworządność, można byłoby oglądać jak House of Cards z popcornem. Ale niestety nie możemy się do tego odnieść tylko w kategoriach jakiejś sensacyjnej opowieści, ale tak jak mówię, to wpływa na nasze życie i należałoby oczekiwać od obecnej władzy, co jak się wydaje jest robione chociaż dosyć wolno, aby tą sytuację przeciąć. Nie może być takiej sytuacji, w której w Sądzie Najwyższym są osoby, które mogą w świetle prawa orzekać i takie, które jego prawa nie mają. Bo jak możemy oczekiwać od obywateli, żeby szanowali prawo, żeby mieli zaufanie? Już nie mówię do Sądu Najwyższego, ale do jakiegokolwiek sądu w Polsce, jeżeli na szczycie tej hierarchii jest, powiem bardzo delikatnie, bo inne wyrazy przychodzą do głowy, jest bałagan. No właśnie, bo mamy sytuację, w której w jasny sposób jest stwierdzone, że pierwszym prezesem, że inaczej, to już tam pomijam tego, że jest pełniącym obowiązki prezesa Sądu Najwyższego, dokładnie chodzi o Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, bo oto wybuchł
można powiedzieć, na gorąco w poniedziałek, więc bardzo niedawno temu, konflikt polegający na tym, że ustępujący sędzia nie zwołał posiedzenia celem wyboru swojego następcy, wychodząc z założenia, że neosędziowie nie mają prawa zasiadać w tej izbie, podparł się konkretnymi orzeczeniami, konkretnymi decyzjami prawnymi i próbowano to obejść w ten sposób, że pełniącym obowiązki prezesa kierującego Izbą Pracy, czyli takiego PO prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, mianowała się pani Manowska. Nastąpiła błyskawiczna kontra premiera Donalda Tuska, który ogłosił zgłoszenie sprawy do prokuratury, no bo wobec ewidentnego nadużycia władzy, na co ona zrobiła coś, do czego oczywiście też nie miała prawa, przekazała kierowanie izby panu sędziemu Sądu Najwyższego Dawidowi Miąsikowi, który powinien z racji starszeństwa, gdzie jest dokładnie napisane, kto w wypadku braku wyboru przewodniczącego pełni tą funkcję pełniącego obowiązki prezesa, jest to tam sędzia Sądu Najwyższego o najdłuższym stażu z tej izby. I więc tutaj nie ma żadnej wątpliwości. I no mamy, ja powiem tak, ja byłem zszokowany, że no, bo jest tak, że no sędzia sądu, pani Małgorzata Manowska sędzią Sądu Najwyższego nie jest, ale jakimś tam prawnikiem jest, niektórzy mówią, że całkiem niezłym, zanim nie sprzedała tej swojej wiedzy prawniczej na usługi PiSu, no wchodzi z decyzją, która po pierwsze powoduje u niej możliwą odpowiedzialność karną, po drugie jest nie do obrony. Ja tutaj jako taki symbol mówię, że człowiek, który ją publicznie wychwalał, który jest bardzo bliski czymś, co ja uważam akurat za obelgę, ale nie wszyscy uważają to za obelgę, poglądom symetrystów, pan Patryk Słowik z Wirtualnej Polski, no, zwrócił uwagę, że to decyzja kompletnie poza prawem, która nawet obok prawa nie stała, i zażartował sobie, że wyglądało, jakby opinię prawną o możliwości tego kroku pisała jej Krystyna Pawłowicz z Julią Przyłębską, wspierana przez Stanisława Piotrowicza, czyli trójkę asów z Trybunału Konstytucyjnego. I no, powiem szczerze, ja nie wiem, co miało to oznaczać, ale to jest taka właśnie próba anarchizacji prawa, bo w zasadzie zaczynamy dochodzić do sytuacji, w której już nie rządzą paragrafy, tylko o tym, kto ma więcej bezczelności, kto się odważy przywołać siłę. Znaczy, powiem przewrotnie. Prawo i Sprawiedliwość w pewnym momencie, a może w zasadzie stojąc na jego czele, Jarosław Kaczyński, na serio potraktował nazwę swojej partii i uznał, że partia, którą on kieruje, jest tożsama i z prawem, i ze sprawiedliwością. I to widać konsekwentnie, pomimo że PiS już nie rządzi, jeżeli chodzi o wymiar władzy wykonawczej, to dalej ten sposób myślenia funkcjonuje. I im lepszym prawnikiem jest pani Małgorzata Manowska, a ja swoim skromnym zdaniem uważam, że jest bardzo dobry, tym większa jest jej odpowiedzialność, dlatego że w tym momencie to wykracza poza sferę pewnego błędu merytorycznego, który może się zdarzyć każdemu, ale nosi cechy pewnego świadomego działania. Pewnego działania metodą faktów dokonanych. Ja mam wrażenie, że ta grupa tak zwanych neosędziów próbuje doprowadzić do takiej sytuacji, do takiego paraliżu, że obecna koalicja rządząca dla przysłowiowego świętego spokoju pójdzie na pewne faktyczne ustępstwa, że zaakceptuje pewien stan rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, że to zagranie, bo ja inaczej nie jestem w stanie tego nazwać, pani Małgorzaty Manowskiej jest w wymiarze takim światopoglądowym, publicystycznym bardzo sprytny. Dlatego, że jej przeciwnicy mówili, że przecież tą funkcję, którą ona przejęła dla siebie, powinien pełnić kto inny. I chwilę potem pani Manowska mówi: tak, to ja powierzam tą funkcję właśnie tej osobie. Więc z perspektywy takiego zwykłego słuchacza tego, co się dzieje, wydaje się, że sprawa jest załatwiona, że pani Manowska wykonała krok w tył, że przyznała się do błędu. Ale tak nie jest.
dlatego że tryb, w jakim ona powołała osobę, która w chwili obecnej stoi na czele, rzekomo stoi na czele Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, zrobiła to używając kompetencji, których według mojej oceny prawnej nie miała i zrobić tego nie mogła. I nie chodzi o to, że wróciliśmy do tej samej osoby, która powinna tą funkcję pełnić, tylko pan sędzia Miąsik powinien przejąć tą funkcję Ale on, niejako z mocy ale on prawa. mówi, ale on mówi, wygłosił, wydał oświadczenie, w którym napisał, że on tą funkcję pełni na podstawie regulaminu Sądu Najwyższego, a nie na podstawie upoważnienia pani, bo mieliśmy zresztą taką dwuwładzę przez chwilę, to znaczy on ogłosił, że pełni tą funkcję, ona ogłosiła, że ona pełni i ona ogłosiła, że mu powierza obowiązki, więc on jakby to powiedzieć odrzucił to powierzenie i powiedział, że pełni, napisał, że pełni te obowiązki na podstawie regulaminu Sądu Najwyższego, a nie na podstawie jej delegacji. Krótko mówiąc, wydał takie oświadczenie, że nie przyjmuje tego powierzenia do wiadomości. No, ja powiem tak, że właśnie to, co mnie dziwi, to jest ten upór, z którym oni próbują, no bo powiem tak, no mają dziś bardzo słabą pozycję, relatywnie rzecz biorąc. Ja to się nawet dziwię, trochę za profesorem Sadurskim, dlaczego obecne władze jednak nie uderzają. I no jest taka koncepcja, popiera ją między innymi pan profesor Wojciech Sadurski, pan sędzia Piotr Gąciarek się publicznie wyraził, że taka propozycja, że taka sugestia byłaby dobra, po prostu nie płacić tym sędziom. To oczywiście wspomnę, że to też forsuje Roman Giertych jako poseł, jako szef zespołu do spraw rozliczenia PiS-u, żeby po prostu wstrzymać pensję sędziom Sądu Najwyższego, neosędziom, neo-Trybunałowi Konstytucyjnemu, wstrzymać te pensje wszędzie tam po prostu, gdzie występuje pewność, iż mamy do czynienia z ludźmi podającymi się za sędziów, a nie będącymi, po prostu przestać im płacić. Czy powiem tak, to by świadczyło o pewnej konsekwencji, dlatego że mówiąc szczerze, to nie jest czytelne, nie jest wiarygodne. Kiedy z jednej strony koalicja rządząca mówi, że określona grupa sędziów, neosędziów, sędziami nie jest, a jednocześnie ktoś z administracji rządowej wciska przysłowiowy enter i wypłaca im wynagrodzenie, pozwala funkcjonować w budynkach należących czy do Sądu Najwyższego, czy do Krajowej Rady Sądownictwa. I dla słuchacza, dla obywatela, dla osoby interesującej się polityką jest to niezrozumiałe. Jest to wyraz daleko idącej niekonsekwencji, bo albo należy powiedzieć jasno, te osoby nie są sędziami i wyciągnąć wszystkie konsekwencje z tego wynikające, albo też przyjmując wątpliwą wykładnię prawa, uznać, że z jakichś względów, kierując się jakimś tam dziwnie rozumianym interesem społecznym czy państwowym, należy uznać, że jednak sędziami są. Niestety od października zeszłego roku, no chwilę później, bo chwilę później się ukonstytuował obecny rząd, państwo polskie w tym zakresie stoi w rozkroku. I ze względu na mniejsze czy większe interesy polityczne nie chce z tego szpagatu wyjść, a powinno w tą czy w inną stronę, dlatego że ta sytuacja, która jest w chwili obecnej, nosi wszelkie cechy anarchii. Nawet gdyby jakimś cudownym środkiem jutro czy pojutrze został powołany Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny, który nie budzi żadnych wątpliwości natury formalnej, to okres, jaki upłynie, żeby odbudować autorytet tych instytucji, jest nieprawdopodobnie długi. Ja w szeregu procesów, które dotyczą na przykład wskazanie, że określona osoba współpracuje z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, przewrotnie argumentuje przed sądem, że w zasadzie żyjemy w kraju, w którym CBA czy inne instytucje, czy ABW ma dużo większe zaufanie społeczne niż Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny czy Trybunał Konstytucyjny. I to są konsekwencje 8 lat rządów PiS-u, a poniekąd pewnej bezradności, przynajmniej do chwili obecnej, obecnej koalicji rządzącej. Ta sytuacja musi być przerwana, dlatego że mam takie wrażenie, że w chwili obecnej sędziowie Sądu Najwyższego nie zajmują się obywatelami, nie zajmują się ich sprawami, podobnie jak Trybunał Konstytucyjny, tylko zajmują się od kilku lat sami sobą.
co stawia pytanie, czy w ogóle ta instytucja jedna czy druga jest potrzebna, bo w chwili obecnej to z boku patrząc to jest to marnowanie pieniędzy. To, przepraszam, ale to przypomina zapasy w kisielu. Za brutalne porównanie, przepraszam, ale tak to właśnie jest. Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny nie służy obywatelom, tylko służy realizacji interesów politycznych. No właśnie, bo czym są neosędziowie? Ja powiem tak, że z mojej praktyki, po części, ponieważ reprezentuje mnie pan w tych sprawach, mieliśmy do czynienia z pewnymi zdarzeniami, które wskazywały na to, że niektóre sądy, niekoniecznie akurat neosędziowie, ale niektóre sądy zarządów PiS-u ewidentnie działały pod naciskami. Te naciski, ja mam przynajmniej wrażenie, że tworzenie tych neosędziów miało doprowadzić do tego, żeby oni tych nacisków nie musieli wywierać, tylko żeby ten personel sądów, właśnie sprowadzić sędziów do roli personelu, do tego, żeby orzekali w taki sposób, jaki władza oczekuje, bez zachęt, bez konieczności, bo to zawsze rodzi jakieś problemy później. Trzeba na karteczkach pisać, trzeba coś komuś dawać do zrozumienia, ktoś nie zrozumie, źle zrozumie, no zawsze jest problem. Może się ktoś nagrać i to źle potem wypada. Ja mam wrażenie, że po to była ta cała po prostu przejęcie wymiaru sprawiedliwości, żeby ci sędziowie wydawali takie wyroki, jakie Jarosław Kaczyński, nawet nie jakie PiS, jakie Jarosław Kaczyński oczekuje. Panie redaktorze, to może zabrzmi jak paradoks, ale ja mam taką tezę, taką teorię chciałbym postawić, że ta niepewność formalna w zakresie statusu neosędziów była PiS-owi głęboko na rękę. Dlatego, że ona umożliwiała wywieranie bezpośredniego lub pośredniego wpływu na wszystkich sędziów, którzy no, byli dotknięci, ich wybór był dotknięty tą wadą formalną. Również tych mądrych i również tych uczciwych, bo tacy przecież też są w tej skali. To nie ma żadnych wątpliwości. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę. W sytuacji, kiedy był kwestionowany status tak zwanych neosędziów, to w zasadzie taki sędzia musiał myśleć w takich kategoriach. Dopóki PiS rządzi, nic mi nie grozi. Ale w chwili, kiedy PiS tą władzę straci, mój status jako sędziego jest zagrożony. Moja kariera zawodowa jest zagrożona. Więc to jest paradoks, ale uważam, że tak było. W interesie Prawa i Sprawiedliwości było to, żeby ci sędziowie wadliwie wybrani, wadliwie powołani, byli w stanie ciągłej niepewności. Bo wszystko zależało od tego, czy Prawo i Sprawiedliwość nie zmieni zdania co do koncepcji tak zwanej reformy wymiaru sprawiedliwości. Bo gdyby oni byli wybrani w sposób prawidłowy, w sposób legalny, to w tym momencie oni by odzyskiwali pewną dozę suwerenności. Mogliby myśleć w takich kategoriach. Co prawda zostaliśmy wybrani, powołani za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Co prawda dostaliśmy nominację od prezydenta Andrzeja Dudy, co samo w sobie oczywiście nie jest niczym złym, ale byliśmy sędziami wybrani prawidłowo. W związku z tym nie musimy się nikogo słuchać, nie jesteśmy od nikogo zależni. A ten stan niepewności prawnej co do ich statusu może być źródłem jakiejś potencjalnej zależności, która może się ciągnąć również do dnia dzisiejszego. No niestety, jeżeli raz się przekroczyło pewną rzekę, to teraz trudno uderzyć się w piersi i powiedzieć, myliłem się. Przecież proszę zwrócić uwagę, że gdyby na przykład teraz pani Przyłębska stwierdziła, że się pomyliła, że wszystkie te czynności, których dokonała przez ostatnie kilka lat były błędne, niezgodne z prawem, to nikt by jej medalu nie dał. Tylko by powiedzieli wszyscy, no tak, mieliśmy rację. Więc w tym momencie te osoby, które sprawują funkcję sędziów, muszą w to brnąć do końca. Nie mają innego wyjścia, bo ich kariera zawodowa niejako wisi nad tym. Być może należałoby sformułować jakąś koncepcję prawną i to jest pytanie i prośba do pana ministra Bodnara, która by umożliwiała tym sędziom wadliwie powołanym niejako powrót do legalnego orzekania, żeby oni nie byli w wiecznym stanie niepewności, bo wtedy niestety zmuszamy ich, żeby wkraczali w politykę i patrzyli na to, z której strony wiatr wieje, a temu sędziom nie wolno. No właśnie, ta
To, co proponowano, to, co teraz de facto zablokował, to było de facto akurat usankcjonowanie w większości wypadków neosędziów, ale przede wszystkim chodziło o sędziów, tak w zasadzie, do których nikt nie ma pretensji, tych, którzy wkraczali po prostu w bycie sędziami, no to oni nie mieli wyjścia, Krajowa Rada Sądownictwa ich po prostu zatwierdzała. Ale mamy sędziów, na przykład, którzy byli radcami prawnymi, adwokatami, i nagle postanawiają zostać, sprawdzić się na stanowisku sędziego i przynajmniej kilkadziesiąt tego typu kontrowersyjnych nominacji. Sędzia Żurek mówił, że tutaj należy najbardziej po prostu wejść. On jest zdania, że praktycznie wszyscy ci ludzie powinni zostać odrzuceni, wydaleni z tego zawodu, bo ich nominacje miały ze wszech miar cechy właśnie wstawiania politycznych nominatów. Wreszcie zostajemy z sędziami, którzy po prostu skorzystali z drogi awansu i oni tutaj proponują po prostu cofnięcie się na do momentu otrzymania tego awansu i po prostu dają możliwość skorzystania z ponownego ubiegania się o awans, tak jakby to ujmując, czyli ponowna weryfikacja, tym razem już od prawdziwej Krajowej Rady Sądownictwa, jaka zostanie powołana. I to był ten kompromis, polegał na tym właśnie niekaraniu winnych, czyli aczkolwiek no, dziś mamy też taką sytuację, że wdraża się postępowanie dyscyplinarne, w moim odczuciu słuszne, wobec tych sędziów, którzy przyjęli delegację do Krajowej Rady Sądownictwa PiS, która Krajową Radą Sądownictwa nie była i jak twierdzą rzecznicy dyscyplinarni, którzy wzywają, ludzie, którzy są prawnikami, sędziami i zgodzili się przyjąć, dokładnie wiedzieli, że nie są. No i pytanie takie, czy to jest kompromis akceptowalny dla tak zwanej drugiej strony? No, dla tych, którzy mają dziś bardzo wysokie stanowiska i apanaże? Pewnie nie. Jeszcze musimy dodać jeszcze jedną rzecz, przypomnieć, że przecież mamy takie, przepraszam za określenie, spady, jak kilkudziesięciu emerytów z pensjami, z emerytorami, emerytów po 40 parę lat, z emerytorami 20 kilka tysięcy po niesławnej Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która została zlikwidowana na żądanie instytucji Unii Europejskiej. Ale panowie wszyscy zostali jak jeden mąż wysłani na emeryturę albo delegowani, rozbici po innych izbach Sądu Najwyższego, ci, którzy jeszcze nie chcieli emerytury. No to razi. I obawiam się, że na rozwiązanie będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, chociaż no, przygotowania do tego rozwiązania należałoby czynić już teraz. Wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem jest uchwalenie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, nowej ustawy stanowiącej podstawę funkcjonowania ustroju sądów powszechnych. Jakby to dziwnie nie zabrzmiało, trzeba będzie poczekać, aż wygaśnie kadencja obecnego prezydenta, aby taka inicjatywa ustawodawcza miała szansę wejść w życie. Obawiam się, że nie ma innego wyjścia. Dlatego, że wyjściem innym, które być może tutaj, jak pan wspomniał, sugeruje czy profesor Sardorski, czy mecenas Giertych, jest rozwiązanie siłowe. Być może zgodne z prawem. Ja wcale tego nie wykluczam. Aczkolwiek no, niewątpliwie wpływałoby to bardzo na nastroje społeczne. Niestety te instytucje, o których mówimy, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, zostały zepsute tak bardzo, że one w moim przekonaniu nie nadają się do naprawienia czy do reformy. Trzeba je ukształtować od samego początku. Niestety trzeba zacząć od zera, oczywiście w granicach wyznaczanych przez obecnie obowiązującą konstytucję, ale nie widzę żadnego powodu, żadnej przyczyny, żeby tego nie robić. Moim zdaniem nie ma innego wyjścia i takie projekty powinny być już przygotowane, dlatego że koniec kadencji prezydenta Andrzeja Dudy wcale nie jest tak odległy i trzeba będzie to zrobić niezwłocznie, bo ten chaos, w którym no, nurza się polski wymiar sprawiedliwości, on się pogłębia, a jednocześnie jest coraz mniej zrozumiały dla wyborców, jest coraz mniej zrozumiały dla społeczeństwa. To naprawdę ludzie oglądają jak serial klasy B albo klasy C. Znaczy to swoją drogą, że
Ewidentnym celem Jarosława Kaczyńskiego, to widać chociażby po nominacji Krystyny Pawłowicz, ja nawet miałem taką kiedyś teorię i mam ją nadal, że Jarosław Kaczyński dał jej ten awans do Trybunału Konstytucyjnego, ale kazał, przepraszam za określenie młodzieżowe, robić wiochę. Natomiast pan mówi o opcji zero, natomiast ona mi się wydaje bardzo niesprawiedliwa wobec sędziów, żeby potraktować, przepraszam, sędziów, neosędziów, w taki sam sposób jak tych neosędziów, czyli ludzi, którzy albo nie byli sędziami, albo byli sędziami i dostali jakieś gigantyczne awanse w krótkim okresie i potraktować tak samo takich sędziów jak sędzia Waldemar Żurek, Igor Tuleja, którzy, Piotr Gąciarek, którzy no, płacili przez 8 lat cenę za to, że się nie dali skusić, no. Obaj panowie, których gościłem na tym kanale, sędzia Piotr Gąciarek, sędzia Waldemar Żurek, opowiedzieli historie, które wskazują na to, że byli kuszeni. To znaczy na przykład w wypadku pana sędziego Gąciarka nagle wyglądało to tak, że zaczął dostawać dobrze płatne fuchy sędziego. No i ponieważ jak zauważono, że nie reaguje właściwie na ten, jakby to powiedzieć, sygnał dobrej woli od władzy, no to skończyły się fuchy, zaczęły się problemy. I podobny system transakcyjny miał miejsce w wypadku sędziego Żurka, tylko tam wprost ktoś sformułował oczekiwania, które mógłby spełnić i zostać zaakceptowany i promowany, a jak odrzucił to ultimatum, no to zrobiło naprawdę ścieżkę zdrowia taką w stylu perelowskim, czyli przejechano się po prywatnych sprawach, założono bodajże chyba 3 takie rewizje nadzwyczajne, czyli powyżej Sądu Najwyższego do jego spraw. No straszne rzeczy. No i teraz co? I teraz to się okazuje, że on będzie w takiej samej sytuacji co neosędzia? Zgadzam się w zakresie tych wątpliwości, które pan redaktor tutaj formułuje, tylko zadaję pytanie, czy jest inne wyjście. Bo innym wyjściem, być może koniecznym, ale jest to, o czym mówiliśmy. Jest rozwiązanie niejako proste. Jeżeli uznajemy, że dane osoby nie są sędziami, nie płaćmy im, nie wpuszczajmy ich do gmachu sądu, bo wtedy to będzie konsekwentne, wtedy to będzie sprawiedliwe, wtedy to będzie uczciwe. Jeżeli okaże się, że taka taktyka jest niezgodna z prawem, to każda z tych osób będzie mogła zwrócić się do sądu i indywidualnie takie naruszenie będzie mogła zakwestionować. Tylko myślę, obawiam się, że ze względów politycznych obecna koalicja rządząca na taki ruch się nie zdecyduje, bo gdyby miała się zdecydować, to już by zdecydowała się kilka miesięcy temu. Teraz taki ruch, i tutaj mówię bardziej w kategoriach publicystycznych, a nie prawnych, mógłby być dla większości wyborców niezrozumiały. Dlaczego dopiero teraz? Co się działo przez te kilka miesięcy. Neosędziowie nie są mniej czy bardziej sędziami teraz, niż byli w styczniu tego roku. Taka jest prawda. A przez ten miesiąc orzekali, uzyskiwali przychody ze skarbu państwa. Mówiąc brutalnie, wsadzali ludzi do więzienia, uniewinniali, zasądzali odszkodowania. To, że tak powiem, oczywiście nie ma znaczenia z perspektywy oceny ich statusu, ale musimy mieć świadomość, i to się będzie ciągnęło nie 5, nie 10 lat, długie, długie lata, że te orzeczenia, które zostały wydane przez tych sędziów, i znowu wracam, i te mądre, i te niemądre, będą źródłem roszczeń odszkodowawczych każdej ze stron, która będzie dotknięta takim wyrokiem, takim orzeczeniem. No taka jest prawda. I nie wiem, czy tym się obecnie koalicja rządząca kieruje, tym widmem tych roszczeń. Nie potrafię tego powiedzieć, ale dostrzegam pewien brak konsekwencji. A on jest dla stabilności państwa, dla stabilności wymiaru sprawiedliwości najgorszy. Najgorzej, jak nie wiadomo, jak obywatel idzie do sądu i nie wie, na kogo trafi. I szuka rozpaczliwie w internecie, czy ktoś jest neosędzią, czy nie jest neosędzią, bo tak się dzieje, tak robią moi klienci, czy wiele osób, które mają sprawy w sądzie. Nie zastanawiają się już nawet nad meritum, tylko nad tym, przed jakim obliczem przyjdzie im stanąć. No bo właśnie, bo to, co pan powiedział, że mamy dzisiaj, mam takie trochę wrażenie, że tam jest
strach przed jakąś radykalną decyzją. Więc czekamy, jest na razie wytłumaczenie, czekamy na wybór naszego prezydenta, tak, takiego demokratycznego, który na pewno nam podpisze ustawy naprawcze. A ja cały czas mam pytanie takie, skąd pewność, że strona demokratyczna wygra te wybory prezydenckie. I to mnie przeraża. Tak, jeżeli nie wygra, no to być może to by oznaczało, że Polakom Prawo i Sprawiedliwość po prostu pasuje. Ale nie, no. Demokracja ma swoje. Ale to właśnie, ale demokracja. Ma swoje ciemne strony i musimy obie te strony zaakceptować, jeżeli tak długo, jak nazywamy się demokratami. Bo jeżeli po tym, co się stało, wygra kandydat promowany przez Prawo i Sprawiedliwość, no to znaczy, i mówię w sensie, wygra w sensie legalnym, bez jakichś tutaj złych nacisków na wybory, jeżeli wygra w sposób legalny, no to będzie bardzo smutna refleksja dla nas, jako dla Polaków, bo być może taki stan większość z nas uznaje za satysfakcjonujący, za bardziej stabilny, w cudzysłowie, że być może tego chcemy. Oby nasza rozmowa w tym aspekcie była tylko, nie wiem, sarkazmem, a nie złą wróżbą. Ja, mówiąc prosto, nie wierzę, no ale przecież każdy z nas może się mylić, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości jest w stanie wygrać w tym momencie wybory prezydenckie. Ale główny zarzut do PiS-u polegał zawsze na tym, że mając większość, bo za pierwszym razem to w ogóle była symboliczna większość, bo udało im się zdobyć te 236 mandatów na skutek tego, że 12 punktów procentowych praktycznie przeznaczone na lewicę, które się rozbiło na partię, na koalicję Palikota i SLD i na partię Razem, nie znalazło się w Sejmie i że w Sejmie nie znalazł się Janusz Korwin-Mikke ze swoją partią, która wtedy używała, zdaje się, nazwy Wolność. I ten brak tych prawie 18 punktów procentowych wyborców doprowadził do tego, że partia z wynikiem 37,5 punktu procentowego dostała większość. I ona zaczęła rządzić się tak, jakby miała większość konstytucyjną, bo przecież to, do czego doprowadził Jarosław Kaczyński, ten wybór sędziów, on tak naprawdę mógłby to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, gdyby wygrał wybory gdyby wygrał, zmienił wybory konstytucyjne. Na to zwraca uwagę pan profesor Sadurski, że z niezrozumiałych przyczyn niektórzy, co jakby to powiedzieć, bardziej papiescy od papieża, chcą zmiany, nielegalne zmiany konstytucji. No bo Jarosław Kaczyński najpierw nielegalnie wyłączył Trybunał Konstytucyjny, wybierając tam trzech ludzi, którzy nie mogli tego, bo w strukturze władzy w momencie, w grudniu 2015 roku, jakbyśmy spojrzeli, mieli Sejm, Senat, Prezydenta, no to wyłączyli Trybunał Konstytucyjny, no to kto mógł im skoczyć wtedy? No nikt. I oni właśnie poszli na tym, wyłączyli Trybunał Konstytucyjny. On jeszcze przez jakiś rok się bujał na tej zasadzie, że pan Andrzej Rzepliński nie dopuszczał do, profesor Andrzej Rzepliński nie dopuszczał do głosowania sędziów wybranych nielegalnie. W mojej ocenie zabrakło trochę wtedy determinacji, bo gdyby, myślę, że gdyby panowie wiedzieli, do czego to doprowadzi, to tych trzech sędziów, którzy zostali prawidłowo wybrani, a nie zostali zaprzysiężeni, po prostu wysłaliby swoją przysięgę do Andrzeja Dudy i zaczęli orzekać. I to byłaby ciekawa próba sił. Natomiast wtedy zabrakło tej determinacji. Ja mam teraz trochę takie wrażenie, że a co się będziemy z tym PiS-em tak kłócić, poczekamy, aż Andrzej odejdzie, wygramy wybory prezydenckie i zostanie ta osamotniona twierdza w postaci pani Julii Przyłębskiej, to wtedy ich zatłuczemy. Tak, tylko czy powstaje pytanie, czy tego momentu, o którym pan mówi, koalicja trochę nie przespała. Dlatego, że no, kolejne miesiące płyną i nic konkretnego się w tej dziedzinie nie dzieje. I być może rzeczywiście jest to oczekiwanie na koniec kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Oczywiście zawsze istnieje takie ryzyko, o którym pan wspomniał, że wbrew tutaj moim oczekiwaniom i nadziejom, mimo wszystko nowym prezydentem będzie znowu osoba wskazana przez Prawo i Sprawiedliwość, co uczyni
wszelkie próby no, naprawienia praworządności w Polsce, no w zasadzie niemożliwość, tak? Istnieje takie ryzyko. Jarosław Kaczyński dobrze wiedział, że nigdy nie osiągnie takiej większości, która by umożliwiała mu zmianę konstytucji. Więc stwierdził, że nie będzie na to czekał, tylko po prostu zacznie to robić. To jest pan w słusznym wieku, mając dalej duże ambicje polityczne, chciał zmienić konstytucję, to de facto ją zmienił. I nie da się tego nazwać w żaden inny sposób. To jest ciekawe, bo według mnie PiS-owi nawet nie zależało na tym, żeby Trybunał Konstytucyjny był ich. Bo to ma, powiedzmy, sens teraz, kiedy są w opozycji, kiedy, powiedzmy, Trybunał Konstytucyjny może próbować hamować jakieś zmiany. W intencji PiS-u było to, żeby Trybunału Konstytucyjnego de facto nie było. Jeżeli ktoś w swoim godle ma prawo i sprawiedliwość, no to ma monopol na wszechwiedzę. To nie potrzebuje żadnego Trybunału Konstytucyjnego, żeby oceniać, czy działa zgodnie z prawem i czy działa sprawiedliwie. No bo oni to mają wpisane w nazwę, wyryte mają w DNA. Więc być może również chodziło o ośmieszenie tej instytucji, o czym pan redaktor wspomniał. Niestety mamy taką sytuację, że dla przeciętnego obywatela Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny są instytucjami, które absolutnie nie stoją na straży praworządności, ale są źródłem chaosu w tym wymiarze sprawiedliwości. Tak właśnie jest, dlatego że każdy sąd rejonowy w Polsce, czy sąd okręgowy, budzi większe zaufanie niż te dwa trybunały, które powinny stać na czele, które powinny no, dawać przykład, wyznaczać kierunki orzecznictwa. Tak nie jest. Szanowni Państwo, czyli już wiemy, o co chodzi w sprawach neosędziów. Dla zwykłych ludzi to przede wszystkim jest kwestia tego, że nie są pewni orzeczeń. Zdarzają się też takie dosyć kompromitujące sprawy, sytuacje jak fakt, gdy sędzia Radzik sprawę liczącą 60 kilka tomów, akt w zakresie przedłużenia wniosku apelacyjnego rozstrzygnął odmownie w 3,5 godziny. I co spowodowało, zdaje się, nawet wezwanie jakiegoś założenia mu sprawy dyscyplinarnej i unieważnienie werdyktu przez wyższą instancję, ale nie puszczenie człowieka, tylko po prostu, żeby ktoś zanim wydał werdykt, przeczytał akta. To jest taka ekstremalna sytuacja, ale pokazująca, że PiS skracając i wybierając tych sędziów, kierował się w wielu wypadkach kwestią dyspozycyjności, a nie kwestią moralności. Ja myślę raczej, że oczekiwania były odwrotnie proporcjonalne, odwrotne niż to, co przynajmniej deklaratywnie było wcześniej. Że po prostu ci neosędziowie mieli być takim panaceum na problemy PiS-u, czyli skazywać w procesach karnych wrogów PiS-u, a w procesach cywilnych rujnować przeciwników, tudzież nagradzać prezesa Kaczyńskiego. Ja może przypomnę, że w jego procesie cywilnym, który wytoczył mu Krzysztof Brejza, Jarosław Kaczyński otrzymał werdykt tego, czyli odrzucenie pozwu na bez rozprawy, w zasadzie na rozprawie niejawnej, po prostu bez żadnego stawiennictwa nawet stron. Czyli takie mieliśmy perełki. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był mecenas Jacek Gajo. Rozmawialiśmy o neosędziach i Państwu i gościowi mówię do zobaczenia. Do zobaczenia.